Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce. W obronie Tomasz Kędziora wystąpi z Janem Bednarkiem. Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydłach. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego, współpracującego z Arkadiuszem Milikiem. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Sołczek. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Tak, teraz podaniami starają się rozciągnąć obronę. I co teraz? Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Daleka piłka z rogu. Ojej, ojej. Co tu się stało? Czy ktoś mi wyjaśni? Piłka poleciała sobie Amuzą. Tomasz Kędziora. Polacy oskrzydlają rywali. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Nie, nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Niekiedy ceni się graczy... Chwila, pachnie tu golem. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. I znowu rzut rożny. Centra w pole karne. Zieliński. Teraz! Czy dobrze to wykończy? I próba strzału. Świetnie teraz to zablokował. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Teraz może być groźnie. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik zbiega do środka. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Tomasz Sołczek. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Udane wejście w przeciwnika. Tomasz Sołczek. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Wrzuca piłkę w pole karne. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Po co wykonywać jeden rzut rożny, gdy można dwa? Co wyjdzie z dośrodkowania? Ten atak wziął w łeb. Nie ryzykował, posłał piłkę poza boisko. Rywale zaraz zaczną od autu. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Może dać im prowadzenie.
Dobra interwencja bramkarza. Może im dać prowadzenie. No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Jan Bednarek. Zieliński przyjmuje piłkę. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Bardzo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Od kilkunastu minut goście są nieustannie przy piłce. Bramka wisi w powietrzu. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Kamiński. Kadiusz Milik. No i przecina ten centrę. Wybija. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Skrywa na przedpole. Będzie strzał. Uwaga! Ach, teraz wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Zieliński przyjmuje piłkę. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Ależ teraz sytuacja! I teraz piłka do Arka Milika. Lewandowski! Mamy pierwszą bramkę! Chyba nikt tutaj nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. No to mamy 1-0. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Ogrywa piłkę w pole karne. Nieprzepisowe zagranie i to bardzo nieładne, a ma już przecież na koncie żółtą kartkę. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. To nie było takie oczywiste, duża presja, udało się wyłapać tę wrzutkę. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Podanie do Zielińskiego, uwolnił się z podkrycia, okazja! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Aj! Teraz pięknie to bronił. Uratował zespół.
Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. To środkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. Błąd. Tracą piłkę. Widać, że gra na swoim stadionie potrafi bardzo pomóc drużynie. Prowadzą w tej pierwszej połowie, a doping publiczności dodaje im najwidoczniej skrzydeł. To zaledwie 1-0, więc spokojnie można powiedzieć, że wynik jest na styku. Na razie udało im się osiągnąć minimalną przewagę i zachować czyste konto, ale dowiezienie tego rezultatu może kosztować tę drużynę sporo wysiłku. Robert Lewandowski. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Sołczek. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Szczęsny! Jak on to wybronił? Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze Wojciech Szczęsny. Łatwa interwencja. Kamieński. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Lewandowski. Będzie groźnie. Dla Polski! Biało-czerwoni podwyższają prowadzenie do dwóch bramek. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykle się myli. Dwa do zera. Gramy dalej. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Radzi sobie. Dobra interwencja. Cisną go, ale chyba strzeli. I bramkarz górą. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Jan Bednarek. Znakomite zagranie na dobieg. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola.
ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Ależ teraz podanie w uliczkę. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Milik! Kapitalna interwencja! A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Czy zdoła trafić? Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz gol... Lewandowski, będzie groźnie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Piłka w grze. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Polska odjeżdża rywalom trzema trafieniami. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Strata, przejmują rywale. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Ależ okazja teraz! Nie wierzę własnym oczom! Nie ma gola! Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Zostało 20 minut do końca tego meczu. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Szansa na gola. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. Mamy już zatem 4-0.
strata i muszą teraz uważać. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Co teraz? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Obecny wynik 4-1. Robert Lewandowski. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Tak, mamy bramkę! Strzelają niemal jednego gola po drugim. Tu jeszcze wiele może się zdarzyć. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. I po tej bramce jest 4-2. Jan Bednarek. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Zagrywa w pole karne. Tak, znowu bramka! Odrabianie strat trwa. Jeszcze tylko jeden gol. Końcówka meczu, ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jedno bramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Czy strzelą i doprowadzą do remisu? Do końca już naprawdę niewiele. Szansa, będzie remis. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Na razie mogą odetchnąć. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Nie daje się teraz zatrzymać. Ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało.
Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Bardzo dobrze teraz to broni. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Może teraz wyrównać. Broni. Dobrze. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo. A, teraz pokazał, co potrafi. Uwaga, za chwilę może być remis. Gol! Kolejny gol! Niebywałe! Były cztery bramki. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Łuka zmierza teraz prosto w pole karne. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę! Zasłużone brawa! Ależ to była bramka. Perfekcyjnie wykonane nożyce bokiem do bramki. Niepowtarzalna uczta dla oczu kibica. Jednobramkowa przewaga. 5 do 4. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Piotr Zieliński, ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Kędziora dośrodkowuje. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Poradził sobie z przeciwnikiem. Uwaga, to jest setka! Szczęsny, jak on to wybronił. Centra w pole karne. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dalej jest ciekawie. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nic z tej kontry. Kamiński. Teraz akcja skrzydłem w wykonaniu biało-czerwonych. Kasz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji.
Mamy więc powtórkę, strzał na dalszy słupek. Co prawda ten udało się wybronić, ale zaraz potem dobitka. No to musiało się tak skończyć. Refleks plus świetne ustawienie przynoszą wymierne rezultaty. Brawo! Kto stał kiedyś na bramce, ten wie, że bezpośrednio po udanej paradzie przez chwilę jest się bezbronny. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. I doskonała okazja! Proszę Państwa, mamy gola! A więc tracą już teraz tylko jedną bramkę. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Tomasz Kędziora. Bednarek. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. I to już wszystko w pierwszej połowie. Właśnie usłyszeliśmy ostatni gwizdek. Druga połowa dogrywki zaczyna się. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Ależ doskonała sytuacja. I strata posiadania piłki. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi. To musi być gol! Pięknie ratuje teraz zespół z opału. Kolejna żółta kartka, a ich sytuacja już jest przecież nieciekawa. Muszą zdecydowanie zacząć bardziej uważać, uspokoić swoją grę, bo grunt zaczyna uciekać im spod nóg. Okazja! Nie zepsuć tego! Uwaga, dalej groźnie! Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach nie zwykł się mylić. Złapią kontakt i proszę, bramkarz był na miejscu. Daleko dogrywa w pole karne. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Czy trafi do siatki? Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol! Kamiński. Jan Bednarek. I przerzut piłki w poprzek na drugie skrzydło. Jeszcze tylko 5 minut tej dogrywki. Mało czasu, żeby coś zmienić. Jednak trochę za ostra ta interwencja.
Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Świetnie zastawia się przed próbą. Da im teraz remis. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Zieliński przyjmuje piłkę. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Urywa się Kryciu. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Jest informacja z za linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Czy strzelą i doprowadzą do remisu? Do końca na pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań. Nie mogło tu być innej decyzji. Dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. Obejrzeliśmy ciekawy mecz, wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo.